dobry Państwu. Witam z radością, że tyle osób jest na kolejnym wykładzie w naszym cyklu. W naszym projekcie Kociewski Rok z Dawną Słowiańszczyzną. Dzisiaj organizujemy tutaj Dziady, czyli cały cykl wydarzeń związanych z tym dawnym słowiańskim świętem dedykowanym przodkom. Za chwilę wykład doktora Pawła Szczepanika, archeologa. Badacza słowiańszczyzny z młodej szkoły, jak ja to mówię, szkoły bytowskiej, ponieważ tam obrodziło twórczymi badaczami i efektem pracy poszczególnych z nich są książki. W tym właśnie książka Pawła Słowiańskie zaświaty, którą Państwu serdecznie polecam. W naszym sklepiku jeszcze kilka egzemplarzy jest. Ja dotarłem do rozdziału właśnie Wizja świata pozagrobowego, więc nie wiem, o czym będziesz mówił, jestem bardzo ciekawy. Tyle chyba tytułem wstępu. Zaraz oddam głos Pawłowi. Przedtem jeszcze mała reklama. O 17.30 rekonstrukcja obrzędu dziadów na grodzie. Myślę, że warto to zobaczyć. W zeszłym roku wyszło bardzo spektakularnie. Zresztą cały cykl rekonstrukcji obrzędów fajnie wychodzi. Warto wziąć w tym udział. O 19.00 tutaj też koncert jednego artysty, Sebastiana Madejskiego, też związany z dziadami. Specjalnie repertuar jest tak zaplanowany, że jest to taka okołodziadowa twórczość artystyczna. Tyle, zachęcam do wysłuchania, oddaję głos naszemu gościowi. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim na samym początku chciałbym jakby podziękować głównie Radkowi i wszystkim organizatorom, bo w końcu udało mi się tutaj dojechać, mimo że mam stosunkowo blisko, to zawsze do tych miejsc, które są najbliżej, jest najdalej. A przy okazji właśnie tych wydarzeń, jak to zostało określone, około dziadowych i tego, że akurat w tym roku ukazała się książka. No, udało się to jakoś wszystko połączyć i jestem i chciałbym Państwu kilka dla niektórych pewnie oczywistych rzeczy, dla niektórych zupełnie nieoczywistych, dla jeszcze innych może kontrowersyjnych, dla jeszcze innych zupełnie przeinterpretowanych elementów związanych z słowiańskimi zaświatami. Tak naprawdę, powiem szczerze, nawet nie pamiętam, jak został zatytułowany tutaj ten wykład. Czy on się nazywa bezpośrednio Słowiańskie wizje świata pozagrobowego, czy Słowiańskie zaświaty, to jakby nie ma większego znaczenia, ponieważ jest to tak rozbudowana problematyka, że jeżeli chcielibyśmy choćby liznąć z każdego z tych wątków, które są związane z tym problemem, pewnie musielibyśmy sobie urządzić tutaj dwudniowe seminarium. Po drodze byśmy się pokłócili, ktoś by wyszedł i by powiedział, że panie, co pan tutaj wyciągasz ze źródła, a drugi by powiedział, że to nie powinno być tak przetłumaczone, trzeci by powiedział, że nie wiemy zupełnie nic. Ja bym chciał powiedzieć jednak o tym, że coś wiemy. Wiemy stosunkowo dużo na temat słowiańskich zeświatów, jednak te wszystkie informacje, które jakby Państwu postaram się, mam nadzieję, w jakiś taki sposób przystępny przekazać, trzeba pamiętać, że są naszymi kreacjami. One nie są jakby zapisami jeden do jeden mitów, wierzeń, wyobrażeń, przeświadczeń pochodzących z rzeczywistości przedchrześcijańskiej czy z rzeczywistości wczesnośredniowiecznej. A te dwa elementy nie muszą jakby być ze sobą tożsame, bo rzeczywistość przedchrześcijańska w moim przekonaniu i nie tylko żyła zupełnie zdecydowanie dłużej niż rzeczywistość wczesnośredniowieczna jako rzeczywistość pewna administracyjna, kulturowa, polityczna, a ta rzeczywistość religijno-mityczna, która przeszła w pewnym momencie do sfery folklorystyki, do sfery wierzeń ludowych, w końcu do chrześcijaństwa, ale tego rozumianego na sposób ludowy, funkcjonowała zdecydowanie dłużej.
jakby zdaniem, od którego można by rozpocząć dyskusję na temat słowiańskich zeświatów, jest w zasadzie pytanie, czy takie zeświaty były. Bo my zakładamy sobie, czy jako badacze, czy jako po prostu odbiorcy pewnych treści kulturowych, że wszystkie wspólnoty ludzkie, w szczególności już te wspólnoty, które są stosunkowo młode, jak na nasz gatunek, miały takie wyobrażenia. Jest to nasze założenie. My zakładamy, że to jest jakby coś tak oczywistego, że w każdym systemie religijnym, czy on będzie bardzo prymitywny, czy on będzie bardzo rozbudowany, taki element musiał być. Ale to jest nasze założenie. Ono rzeczywiście, jeśli przewertujemy ogrom materiałów religioznawczych, czy ogrom materiałów z zakresu antropologii kultury, czy z zakresu antropologii religii, okaże się, że tak jest. Jednak istnieją możliwości, gdzie przynajmniej nie mamy źródeł albo nie mamy podstaw do tego, żeby opowiedzieć cokolwiek o wyobrażeniach związanych ze światem pozagrobowym. Oczywistość śmierci, która jest jakby jednym z głównych elementów jakby kulturowych w człowieka, nie musi pociągać za sobą oczywistości wiary w zeświaty. Dlatego być może Tithmar w swojej kronice napisał, że Słowianie wierzą, że wraz ze śmiercią wszystko się kończy. Jeżeli byśmy uznali, że tak jest, no to te 200 stron można by wyrzucić do kosza, no bo w zasadzie jak się kończy, no to o czym ten chłop napisał książkę? No, jeżeli skończyło się wszystko wraz ze śmiercią, no to o jakich zeświatach my tu chcemy mówić? I rzeczywiście takie skrajnie pesymistyczne podejście pokutowało, albo gdzieniegdzie jeszcze w niektórych interpretacjach naukowych pokutuje, że Słowianie nie mieli wyobrażeń na temat zaświatów. Bo skoro Tithmar napisał, że wraz ze śmiercią wszystko się kończy, Tithmar, który jest uznawany w naukach historycznych, jak najszerzej rozumianych, za źródło ekstremalnie wiarygodne, no napisał tak, mamy jedno zdanie, no i no o czym tu więcej gadać? Ale on napisał coś więcej, czego już niestety w większości polskich prac nikt już nie przytacza, nie wiem dlaczego. Ja sobie pozwolę Państwu tylko przeczytać jeden cytat, bo to jest według mnie zupełnie niepotrzebne, żeby zasypywać naszą tutaj jakby rozmowę cytatami i wypisami z kronik. Jednak w tym przypadku warto na to zwrócić uwagę, bo to nie jest powszechna informacja, mimo że ona jest z tej samej strony kroniki. Ona jest po prostu kilkanaście wersów niżej. I pisze tak, albowiem trzy są rodzaje duszy, które w różnym czasie zaczynają się i kończą. Pierwszy rodzaj, dusza bezcielesnych aniołów, razem z nimi nie ma początku i końca. Drugi rodzaj, dusza ludzi ma wspólny z ciałem początek, lecz nie koniec, albowiem jest nieśmiertelna i jak sądzą niektórzy poganie, inne ma zadanie w życiu przyszłym niż w tym doczesnym. Trzeci rodzaj stanowi dusza zwierząt i ptaków, która razem z ciałem ma wspólny początek i koniec. Tithmar przyrównuje słowiańskich pogan do zwierząt. Jeżeli to zwierzęta, czyli te ptaki, te bydło, te konie i tak dalej, nie mają wyobrażeń na temat zaświatów, Tithmar pisze, że Słowianie też nie mają wyobrażeń na temat zaświatów, dlatego przyrównuje jednych do drugich. Wyróżnia jakby religijność słowiańską od ogromu religijności pogańskiej, która była mu znana, bo to był jakby ten drugi etap, gdzie rzeczywiście istnieją jacyś tam bliżej nieokreśleni poganie, w domyśle poganie będący Germanami, którzy mają wyobrażenie na temat życia po śmierci. Ono się po prostu ma zaczynać i kończyć, ale słowiańscy poganie takich wyobrażeń nie mieliby mieć. No jest to z jednej strony sytuacja no dość kontrowersyjna, z drugiej, jeśli spojrzymy na to przez pryzmat
naszych informacji na temat, jaki kształt przybierała dusza u Słowian, okaże się, że to porównywanie dusz ludzkich z ptakami i z bydłem jest całkowicie na miejscu. Okaże się bowiem w toku tutaj naszych prowadzonych rozważań, że to właśnie te dwa zoomorficzne przedstawienia, jedno w postaci ptaków, drugie w postaci bydła, pojawia się w zasadzie we wszystkich wątkach w momencie, kiedy wyobrażamy sobie sposób istnienia czy sposób funkcjonowania dusz zmarłych ludzi w zaświatach. Ale nie uprzedzajmy faktów. Jak powiedziałem, to wyjdzie, mam nadzieję, w toku tutaj naszej rozmowy. Rzeczą, od której trzeba by wyjść, jest w zasadzie samo słowo zaświaty. W języku polskim nie ma w zasadzie słowa, które funkcjonowałoby normalnie, zaświat. Istnieje liczba mnoga, która w zasadzie od razu determinuje nam to, co będzie cechą charakterystyczną dla wszystkich elementów, o których będziemy tutaj rozmawiać. Czyli pewnego rodzaju różnorodność. Nie wizję jedną, która funkcjonowałaby od A do Z, tylko mnogość wizji w różnych konkretnych kulturowych sytuacjach. Ta wielość będzie się ukazywała z jednej strony w wielości bóstw, postaci mitycznych związanych z zaświatami, czy sferą funeralną, czy infernalną, czy chtoniczną, jakbyśmy jej nie nazwali. Z drugiej strony będzie się ukazywała w sposobach obchodzenia się ze zmarłym. W końcu zaś będzie się objawiała w tym, gdzie w ogóle te zaświaty są i jak wyglądają. Bo trzeba zadać sobie pytanie, czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć, gdzie w ogóle zaświaty są. Czy one są na dole, czy one są u góry, czy one są po prawej, czy one są po lewej, czy one są w ogóle w jakimś kierunku, który moglibyśmy połączyć z osiami 3D i gdzie się umieścić. Jeżeli my żyjemy tutaj, no to gdzie są te zaświaty? Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie jest zupełnie niemożliwa. Jednym elementem, który łączy wszystkie lokalizacje tychże zaświatów rozpatrywanych i rozumianych mnogo, jest to, że znajdują się one za wodą. Ale ta woda może być podziemna, ta woda może być w niebie w postaci Drogi Mlecznej, ta woda w końcu może być horyzontalnie rozłożona na wschodzie, na zachodzie. Granicą jest woda, która nie ma jakby cech przestrzennych. Znamy folklorystyczne źródła, gdzie anioły spadające z nieba miałyby walczyć z przedchrześcijańskimi, w domyśle, demonami, które przebijają się przez dwie warstwy wody. Najpierw przez wodę, tą, która jest gdzieś tam w niebie. One jak spadają, to muszą przebić się przez nią. Później są na ziemi, później przebijają się przez wodę, która jest pod ziemią i wpadają ostatecznie do piekła. Czyli ta woda jest gdzieś wszędzie. Żeby dostać się w zaświaty, musimy przebyć wodę. Ten element, jak postaram się to pokazać, będzie naprawdę we wszystkich elementach, głównie folklorystycznych, się pojawiał, ale nie tylko folklorystycznych, ale też na przykład w archeologicznych, czyli w elementach, które będziemy mogli nazwać takimi jakby fizjograficznymi realizacjami tego, gdzie zaświaty są. Czyli tego, dlaczego ludzie lokowali w tym miejscu cmentarz, a nie w innym. Dlaczego to miejsce było uznawane za takie, a tamto było uznawane za inne. Zanim jednak dojdziemy do tego, gdzie te zaświaty są, wiemy już, że są za wodą, no to warto się zastanowić nad tym, kto jakby tam trafia, i w jaki sposób? Odpowiedź oczywista, no umarli tam trafiają, ale jak i
i dlaczego w taki sposób, a nie inny. I tutaj chciałbym jakby przedstawić dwojakość całkowitą w postrzeganiu samej tej drogi i tego, czy te zaświaty waloryzowane będą pozytywnie czy negatywnie. Z jednej strony, jak się okazuje, cała grupa źródeł ukazuje nam zaświaty jako krainę bardzo taką, do której chcielibyśmy iść. Radosną. W trakcie pogrzebów znamy całą masę źródeł mówiących o zakazach płaczu. Że nie można okazywać żadnego płaczu w trakcie pogrzebu. Wręcz z takimi karami bardzo poważnymi, które miałyby dotknąć tych zmarłych już w zaświatach, że każda łza będzie noszona do końca tych dni już w zaświatach w wielkim garncu przez tego, a nie innego zmarłego. Widoczne to jest w dwóch takich elementach, które no, dla mnie są bardzo istotne. Z jakichś powodów ktoś na to nie do końca zwracał uwagę, albo nie tak mocno to akcentował. Jest cała grupa źródeł pisanych od VII wieku do w zasadzie końca wczesnego średniowiecza, w której znajdujemy informacje na temat słowiańskich pogrzebów, gdzie jest bardzo jedna charakterystyczna cecha. Ta cecha to jest dobrowolne samobójstwo lub dobrowolne złożenie się w ofierze kobiet po śmierci ich męża. One w tych opisach, jak mówię, już u pseudo-Maurycego, one mają dobrowolnie oddawać się, iść na śmierć i iść za tym swoim mężem, bądź też panem bliżej nieokreślonym jakimś tam właścicielem, jeśli były niewolnicami. Trudno zatem sobie wyobrazić sytuację, że one to robią w połączeniu z niewiadomością tego, co się będzie działo po śmierci. Tych źródeł jest cała masa. Te kobiety są wieszane, co jest bardzo istotne. One nie są dekapitowane, one nie są dźgane, one nie są rozrąbywane. One się wieszają, one jakby całkowicie spokojnie oddają się rytuałowi pogrzebowemu, który z naszej perspektywy jest bardzo makabryczny, ale rzeczywiście wydaje się, że potwierdza świadomość tych osób i wiarę w to, że one rzeczywiście się spotkają z tym mężem w zaświatach. Więc jeżeli taką świadomość miały, jeżeli znajdujemy niejednokrotnie pochówki, tak zwane pochówki małżonków, gdzie mamy mężczyznę i kobietę, to wydaje się, że trudno wyobrazić sobie sytuację, żeby ci ludzie nie mieli wyobrażeń na temat życia pozagrobowego. Przynajmniej dla mnie. Według mnie jest to oczywiste. Z drugiej strony, jeśli tu mamy ten wątek taki kobiecy, to czy jesteśmy w stanie znaleźć takie źródła, które mówiłyby o tym, jak zachowywali się mężczyźni? I okazuje się, że możemy. I tutaj pomocny będzie też znany w literaturze, znane źródła, ale nie wykorzystywane w taki sposób, czyli źródła dotyczące tego, co moglibyśmy napisać, nazwać swego rodzaju toposem wojownika. Pierwsze opisy dotyczące kontaktu Słowian ze światem antycznym i tego, jak walczą i jak zachowują się na polu bitwy, są bardzo dziwne z perspektywy prowadzenia sztuki wojennej. One wszystkie skupiają się wokół jednego elementu. Słowianie nie ubierają pancerzy. Nie wychodzą do walki z pancerzami. Oczywiście pozytywistyczni badacze pisali, że to wynikało z ubogości, że ich nie było na to stać i tak dalej, bo to była w ogóle kultura, która nic nie wytworzyła pod kątem materialnym. Dziś wiemy, że jest to zupełnie nieprawda, nawet dla tych najstarszych okresów związanych z VI-VII wiekiem. Ci ludzie
wychodzili do bitwy bez uzbrojenia, ponieważ wierzyli w to, że to nie uzbrojenie ich chroni, tylko jakaś bliżej nieokreślona dla nas predestynacja. Czyli to, czy oni wygrają, czy nie wygrają, zostało już gdzieś tam zapisane. I co najważniejsze, oni się cieszą, jeśli umierają. Mamy zapis, który pokazuje niemal identyczną sytuację, która jest powszechnie znana dla rzeczywistości skandynawskiej. Czyli śmierć na polu bitwy jest swego rodzaju początkiem. Ona w żaden sposób niczego nie kończy. A jeśli ma zacząć coś, co jest zaszczytne, to już są jakby nasze interpretacje i domysły z materiału porównawczego, ale coś, co ma w nas nobilitować, to dlaczego my mamy się chronić? Dlaczego my mamy się ubierać i tak dalej? Oczywiście zwycięstwo na polu bitwy przez 10-20 lat, ile by to nie trwało, przynosiło też zaszczyty, które były na ziemi. Jednak to jest kategoria, która pokazuje nam, że ci ludzie wierzyli w moim przekonaniu na 100%, że śmierć na polu bitwy jest elementem pozwalającym im żyć i to żyć w sposób bardzo godny, bardzo szlachetny, w bliżej nieokreślonej rzeczywistości pozagrobowej. Te dwa elementy ukazują nam to, co moglibyśmy nazwać zaświatami oswojonymi, czyli takimi, w których życie trwa nadal, czyli po prostu przechodzimy do następnego jakby etapu egzystencji, już tego bezcielesnego, jednak życie w takiej bądź innej formie trwa nadal. Stąd te wszystkie bogato wyposażone pochówki, stąd te wszystkie rozbudowane konstrukcje grobowe i wszystkie dary grobowe w postaci i przedmiotów, i też żywego inwentarza, który miał służyć w tych zaświatach, miał służyć też w drodze w te zaświaty. Te elementy ukazują nam ostatecznie rzeczywistość pozagrobową jako miejsce bogate. Jeśli spojrzymy na cały korpus źródeł indoeuropejskich, okaże się, że miejscem, gdzie przechowywane są największe skarby, to zaświaty. To widać w bajkach funkcjonujących w folklorze europejskim do XX wieku. Żeby iść po niewyobrażalne złoto, trzeba wejść w zaświaty. Te zaświaty właśnie są ulokowane bardzo często za jakąś rzeką, pod jakąś górą, w bliżej nieokreślonym miejscu. Jednak tam znajduje się to bogactwo. Tam można wejść i można też stamtąd wyjść. Pytanie tylko, czy każdy mógł to zrobić? Czy właśnie te dwa sposoby znane ze źródeł, czyli te z jednej strony kobiety oddające się dobrowolnie rytualnemu samobójstwu, z drugiej strony mężczyźni, którzy umierali podczas bitwy, czy to nie pokazuje nam, że pewne sposoby śmierci charakterystyczne byłyby dla pewnego, mniej lub bardziej zamkniętego typu zaświatów. Z drugiej strony będzie coś bardzo, bardzo nieprzyjemnego. Tu mówimy o bogactwie, o bohaterach, kobietach, które z miłości oddają życie za swych mężów i tak dalej. Z drugiej strony cały korpus źródeł będzie nam pokazywał zaświaty jako tak zwaną niewiadomą stronę, czyli miejsce, które jest totalną nicością. Miejsce pustki, miejsce, gdzie jest zimno, gdzie nie ma nic do jedzenia, gdzie nie ma ognia, gdzie trafiają ostatecznie zazwyczaj zmarli, którzy mogliby mieć możliwość stania się demonem. Takim bądź innym demonem, których całą masę znamy z
ze źródeł etnograficznych i to będą przede wszystkim ludzie, którzy umarli złą śmiercią. Śmiercią, która nie byłaby właśnie normalnym trybem życia, czyli dla mężczyzny prowadzenia wojny i tak dalej, dla kobiety życia domowego skończonego w taki bądź inny sposób, tylko śmierci przerwanej nagle, w wypadku, przez samobójstwo, w końcu przez działanie jakichś bliżej nieokreślonych istot demonicznych. W kontekście religijności ludowej będą to przede wszystkim ludzie, którzy nie dopełnili jakichś obrzędów. Czyli to będą dzieci, które nie zdążyły być ochrzczone, kobiety, które nie zdążyły wyjść za mąż, chłopacy, którzy nie zdążyli wyjść za mąż, topielcy i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy ci, którzy nie zostali pochowani na cmentarzu, tylko gdzieś tam pod płotem albo w rowie. Ci wszyscy mają trafiać do tej krainy, której znamy nazwę. I ta kraina to prawdopodobnie Nawia. Jedno z nielicznych terminów, co do którego nie mamy chyba wątpliwości, że funkcjonuje bezpośrednio w związku ze śmiercią, ze zmarłymi i jako określenie dla zaświatów. Istotne jest to, że w swoim jakby pierwotnym znaczeniu termin ten jednocześnie oznacza i zaświaty, i zmarłego. Tego rozróżnienia semantycznego w początkowych fazach nie ma. To jest to samo. W końcu w języku polskim, żeby nie zasypywać się tutaj indoeuropeistyką, rdzeniami i tak dalej, bo możemy z tego nie wybrnąć, warto spojrzeć na słowo, które używamy do dziś. Na słowo nieboszczyk. Nieboszczyk to człowiek niebogi. Nie bogi w rozumieniu nieoddany Bogu, tylko człowiek, który jest biedny. Człowiek, który trafia w jakieś zaświaty, bo tam nic nie ma, tam jest pustka. Dlatego my musimy tych zmarłych w takie dni jak dziś gościć. Stąd polski termin gość jest w zasadzie pierwotnie tożsamy z angielskim ghost czy z indoeuropejskim gostis, czyli duch. Gość to duch. Goszczenie duchów było w zasadzie jednym z normalnych obowiązków społeczno-kulturowych, żeby je jakoś nazwać, jeśli trzeba nazwać. Dlatego też z tego pustego, niewiadomego miejsca znajdującego się za wodą, zmarli tak chętnie przybywają do nas, do żywych. Dlatego organizowaliśmy i pewnie będziemy organizować przez bliżej nieokreśloną przyszłość święta takie jak dziady. One są robione z tego powodu, że nasze wyobrażenia, nasze mówię słowiańskie, wyobrażenia na temat zaświatów nie są optymistyczne. Gdyby tam było tak super, że wszyscy piją sobie miód, jeżdżą na koniach i złotymi mieczami walczą ze smokami, to po czorta mieliby przychodzić na ziemię. Przychodzą na ziemię dlatego, żeby się ogrzać, żeby się najeść, żeby spełnić te najprostsze czynności pozwalające im egzystować. Musimy pamiętać, że dziady odbywały się cyklicznie. Dziady nie odbywały się raz do roku. Dziady odbywały się w zasadzie przy okazji każdego ze świąt dorocznych. Jak Państwo spojrzą, tam na jednym takim z rolapie jest wypisany rok obrzędowy w przejściu, to w zasadzie przy okazji każdego ze świąt znajdziemy elementy związane bezpośrednio z obrzędowością zaduszną. W religijności ludowej funkcjonują w ogóle tak dziwne twory, tak twory całkowicie sprzeczne z dogmatycznym
pojmowanym chrześcijaństwem, jak na przykład trzeci dzień świąt wielkanocnych. Trzeci dzień świąt wielkanocnych był wiosennymi dziadami, normalnie funkcjonującym. Musimy pamiętać o tym, że całe kaznodziejstwo średniowieczne potępia oczywiście wszystkie zabiegi związane z wierzeniami przedchrześcijańskimi, ale tym, co potępia najbardziej, to jest cała sfera, nazwijmy to, działalności rytualnej związanej ze śmiercią. To jest piętnowane od samego początku, jest piętnowane do dzisiaj. To jest coś, czego nie da się jakby wymazać. Tak mocno siedzi to prawdopodobnie w jakichś potrzebach kulturowych człowieka, że ten kontakt ze zmarłymi, taki bądź inny, jest wręcz namacalny. Stąd, jeśli tu powiedziałem Państwu o Wielkanocy, no to trzeba pamiętać o tych pustych nakryciach podczas Wigilii, które nie są dla żadnego wędrowca żywego pierwotnie. To są nakrycia dla zmarłych. To są elementy, które wymuszają wręcz na nas to, żeby zmarły przodek mógł z nami w danym dniu ucztować. Stąd mamy całą masę informacji na temat ubożąt i innych, mówiąc tak bardzo skrótowo, duchów domowych, czyli przodków, którzy związani są z danym domostwem, z daną osadą, z daną wioską i tak dalej, najczęściej z konkretnym domem i którzy w zasadzie są zwykłymi domownikami. Stąd jedna z nazw na tego demona to domownik, po prostu. Zmarły jest domownikiem, on nie odchodzi. Jego kontakt ze światem żywych jest namacalny, on w zasadzie odbywa się cały czas, jest cykliczny. Jednak prawdopodobnie, żeby tamta strona się na nas nie, mówiąc kolokwialnie, nie obraziła, no musimy odbywać pewne rytuały. Czyli musimy zapalać im ogień, musimy zostawiać im jadło. Resztki tego jadła w postaci garnków z wszelakimi pokarmami czy napojami znajdujemy od wczesnego średniowiecza, żeby nie szukać źródeł pradziejowych, bo też byśmy takie znaleźli, ale od wczesnego średniowiecza do dziś, jeśli Państwo pojadą gdzieś na tak zwany wschód, to znajdą w trakcie nie tylko dziadów czy święta zmarłych tego właśnie listopadowego, ale też przy okazji szczodrych godów, przy okazji jarych godów, znajdą Państwo po prostu jedzenie na grobach. To będzie albo butelka wódki, albo jajka, albo normalnie zostawiony czasami słoik z zupą. Te elementy cały czas funkcjonują. Oczywiście to jest tłumaczone, późniejsze znikanie tych elementów jest tłumaczone tym, a że wódkę na pewno ukradli bezdomni, a jedzenie zabrały zwierzęta, no i to znika. Ale dla ludzi, którzy myślą w sposób religijny, to jest tłumaczenie z XXI wieku. To nie jest tłumaczenie kulturowe, to jest tłumaczenie pragmatyczne, które no, nas tutaj nie powinno tak naprawdę interesować. Jeżeli widzę, że to już zupełnie jedziemy swoim torem. Jeżeli była nawia, to spróbujmy zastanowić się, czy ta pierwsza kraina miałaby jakąś nazwę. I okazuje się, że ma. Tą nazwą na tą pierwotną krainę szczęśliwości, nie posiadających żadnych, absolutnie żadnych konotacji chrześcijańskich, pierwotnie oczywiście, jest raj. To jest termin, który będzie funkcjonował i w mitologiach irańskich, i w mitologiach indyjskich, który oznacza właśnie krainę szczęśliwości, miejsce przebywania dusz zmarłych, co ważne, miejsce wiecznie zielone.
miejsce, do którego bardzo często odchodzą ptaki na zimę. Miejsce, do którego, tak jak powiedziałem, trafiają zmarli i z którego zazwyczaj już nie ma powrotu dla zwykłych ludzi. Powroty z tamtej krainy przeznaczone są dla herosów mitycznych, dla bohaterów kulturowych, którzy posiadają różnego rodzaju supermoce, super artefakty, które pozwalają im przebyć tą drogę w tom i z powrotem. To jest raczej droga w jedną stronę, ponieważ tak jak powiedziałem, no, to była droga, z której raczej wydaje się, że nie było sensu wracać, jeśli ktoś rzeczywiście przebył te rytuały, które pozwoliły mu dostać się w tamto, a nie inne miejsce. I tamta kraina, tak jak powiedziałem, to raj. Jednak semantycznie, znaczeniowo raj w terminologii prasłowiańskiej łączy się bezpośrednio z elementem, który poniekąd wynika z tego, co powiedziałem, czyli z tą zielonością. Raj jest w zasadzie tożsamy z gajem. Miejscem przebywania dusz jest wiecznie zielony gaj. Wszystkie obrzędy, które mówiłyby o sadzeniu drzew na grobach, o lokowaniu grobów w lasach, wydają się potwierdzać tą zasadę. Jeżeli Państwo przyjrzą się na jakieś mapy archeologiczne, gdzie są stanowiska nekropolityczne, to okaże się, że 90% stanowisk kurhanowych, i to mówiąc ostrożnie, na terenie Pomorza znajduje się właśnie w lasach. Oczywiście można to tłumaczyć tym, no, że tam po prostu nie było orki, te lasy nie były uprawiane i tak dalej. Ale te lasy nie są porośnięte tysiącletnimi dębami. To są czasami lasy, w których rosną 50-letnie sosny. Czyli ktoś te sosny ścina co jakiś czas, co dwa pokolenia, co trzy, co pięć, sadzi następne. I te wycinki czasami lasu, czasami w takich przestrzeniach całkowicie rolnych, kryją najczęściej groby. Groby z różnych epok, bo wydaje się, że to jest bardzo archetypiczny sposób zachowania, gdzie życie człowieka związane jest bezpośrednio z życiem drzewa. To jest idealnie jakby pokazane w takim XIX-wiecznym zwyczaju, gdzie podczas narodzin dziecka sadzi się drzewo, a podczas jego śmierci to drzewo się ścina. W sytuacji takiej najbardziej rozbudowanej z tego drzewa robi się wprost mu trumnę. Oczywiście trudno zakładać, żeby tak wszyscy robili i w każdej sytuacji rzeczywiście ten scenariusz taki bardzo teatralny był spełniany. Jednak to połączenie człowieka z drzewem jest bardzo istotne. Dlaczego jest jeszcze istotne? Jak Państwo pamiętają, wspomniałem, że dusze zmarłych bardzo często przybierają postać ptaków. No gdzie ptaki mają żyć, jak nie w wiecznie zielonym gaju? Stąd te ptaki umieszczone w koronach drzew, które są duszami zmarłych. Tych drzew nie ruszamy, to jest kraina szczęśliwości, tam odlatują ptaki. Jeśli spojrzymy na źródła historyczne, okaże się, że mamy niemal takie same toposy wierzeniowe, jak w źródłach folklorystycznych. Okazuje się bowiem, że w znanym powiedzeniu do Velesa za morze, czyli do tej krainy zaświatowej, która znajduje się za tą wodą, w wersjach bardziej rozbudowanych znajdziemy informacje o tym, że trafia tam kobieta, która zrobiła nie do końca coś dobrego, bo zabiła swojego męża. Ona jest przemieniona w gęś i zostaje wypędzona w postaci gęsi na wiecznie zieloną łąkę. I takie informacje znajdziemy i w Czechach, i na Słowiańszczyźnie Wschodniej, i u nas. Informacje o ludziach, którzy zmarli, przybrali postać ptaków i udają się za wodę na łąkę. Ta łąka
raz jest łąką pastwiskiem, raz jest łąką lasem, czyli gajem. Tu nie bez powodu powiedziałem o tym pastwisku. Jak na samym początku mówiliśmy o tych formach dusz, wspomniałem, że z jednej strony ptaki, z drugiej strony będą to woły. Woły, jak wiemy, idealnie czują się właśnie na wiecznie zielonym pastwisku. Postacie dusz, właśnie przyjmujące kształt bydła rogatego, no wydają się być taką bezpośrednią spuścizną indoeuropejską, która pokazuje nam jakby ciągłość wiary w kilka elementów. Jednym z nich będzie, z perspektywy słowiańskiej już tylko, z jednym z nich będzie to, że Veles, to jak pewnie Państwu już po obejrzeniu wystawy, najczęściej określany jest jako bóg bydła. Veles nie jest nazywany wprost w żadnej z kronik, czy to będą źródła czeskie, czy to będą źródła ruskie, jako bóg zmarłych. To jest nasza interpretacja tego, co jesteśmy jakby w stanie wydusić z materiałów porównawczych. I jeżeli mamy już tą informację, że to bydło to z jednej strony zmarli, z drugiej strony bydło to pieniądze. Doskonale wiemy, że Veles jest tym bóstwem, które odpowiedzialne jest za dobrobyt, odpowiedzialne jest za trzymanie niewyobrażalnych skarbów, które miałyby się znajdować właśnie w zaświatach. Z tej perspektywy warto spojrzeć na takie znane powszechnie powiedzenie, że pieniądze nie śmierdzą. Pecunia non olet. Pecunia po łacinie pochodzi od słowa pecus, krowa. Tożsamość pieniędzy, bydła i zmarłych językowo w zasadzie potwierdza się w niemal wszystkich indoeuropejskich językach. Do Velesa, tak jak w przypadku Navi, którą, jak powiedziałem, określała jednocześnie i krainę, i same dusze zmarłych, do Velesa mogły trafiać dusze, które moglibyśmy próbować określać Velami lub innymi słowami z pierwiastkiem Vel. I to jakby ten archaiczny pierwiastek, znów odnoszący się wprost do śmierci, odnosiłby się z jednej strony do tego bóstwa, ale z drugiej strony odnosiłby się do tego bogactwa. Bo Navie to raczej z informacji, które posiadamy, to raczej te dusze, które przybierają postać demonów. Najstarszy zapis ruski mówiący o tym, że to Navie zabijają połowców, mówi wprost, że Navie są demonami. One jeżdżą konno i w nocy zabijają Bogu ducha winnych mieszkańców. Velowie mieliby być raczej, ale to już jest rekonstrukcja całkowita, mieliby być raczej tymi duchami, które są zdecydowanie bardziej oswojone. Żeby skończyć ten wątek z rozdzieleniem na te Navie i na te Vele, warto spojrzeć na jakby ostatni językoznawczy element. Z jednej strony te rdzeń Nav mówiłby o trupach, z drugiej strony Vel mówiłby raczej o zmarłych. Już w samej jakby translacji na język współczesny, no określamy, czy jedni są pozytywnie nacechowani, czy negatywnie. I dobra. Widzimy dwa jakby
już teraz udało się pokazać, mam nadzieję, dwa zasadnicze elementy tej różnorodności. Jeden to różnorodność tego, jak wygląda ta kraina, jak wyglądają te zaświaty, jedne bądź drugie. Z drugiej strony to informacje dotyczące tego, jakie postacie przybierali zmarli, no i gdzie mogli jedni i drudzy w końcu trafiać. Jak widać, to nie jest obraz spójny. To jest obraz, z którego my wyciągamy jakieś tam kawałki i staramy się budować jakąś tam rekonstrukcję, która na pewno nie jest ostateczna. To rozdzielenie będzie widoczne też w sposobie obchodzenia się ze zmarłymi już w trakcie rytuału pogrzebowego. Archeolodzy przez kupę lat używali takiego terminu jak pochówki antywampiryczne. Z dzisiejszej perspektywy raczej mówimy o pochówkach atypowych lub pochówkach nietypowych, bądź o grobach dewiantów. Dewiantów nieseksualnych, tylko dewiantów, czyli ludzi, którzy nie utrzymują pewnych norm społecznych, takich, które przyjmuje większość. Jeżeli przyjrzymy się bliżej analizie układu rozmieszczenia grobów na poszczególnych cmentarzyskach, okaże się, że zazwyczaj zdecydowana większość grobów jest bardzo podobna. Pewnie z 90% wszystkich grobów wygląda tak samo. Ma inne wyposażenie trochę, ale to są jakby kwestie detali. Jeden będzie miał dwa noże, drugi będzie miał jeden nóż, trzeci będzie miał trzy, a czwarty nie będzie miał żadnego. Tego wyposażenia jest mało. Jednak zdarzają się przykłady takie, które rozbudzają emocje, czyli grobów, w których znajdujemy odciętą głowę, grobów położonych na brzuchu, grobów zmarłych, ukamienowanych, przebitych kołkiem i tak dalej. Wszystkich tego typu zabiegów, które przez lata byliśmy uczeni, żeby właśnie traktować jako zachowania antywampiryczne, czy mówiąc szerzej, antydemoniczne. Dzisiaj okazuje się, że to były raczej groby ludzi, którzy po prostu nie żyli w zgodzie z normami społecznymi. Ludzi, którzy nie poddawali się prawu, które było sankcjonowane całkowicie religijnie. Prawa poza prawem religijnym we wczesnym średniowieczu nie było. Z drugiej strony ludzie, którzy wymykali się normom społecznym z bliżej nieokreślonych dla nas przyczyn, czyli ludziom, którzy mieli niebezpieczne z perspektywy normalnego człowieka zawody, które predestynowały ich do kontaktów właśnie z zaświatami. I tutaj bardzo, bardzo ciekawym tropem, oczywiście niemożliwym do zbadania archeologicznie, są groby ludzi, którzy mieli kontakt z nieboszczykami. Jak wiemy z materiałów porównawczych indyjskich, kasta ludzi zajmujących się rytuałami pogrzebowymi, czyli przygotowywaniem ciała zmarłego do pogrzebu, no nie jest na piedestale na pewno i na świeczniku społecznym. To są raczej ludzie, którzy nie mają nawet prawa do końca żyć w danym skupisku ludzkim. Wydaje się, że takie postacie, tacy ludzie musieli też funkcjonować w środowisku słowiańskim. I być może to właśnie fakt tego, że oni mieli kontakt ze śmiercią i tego, że byli ludźmi żyjącymi na pograniczu między światami, to pogranicze jest i dlatego tak istotne, ponieważ przed zakończeniem rytuałów pogrzebowych trup nie był jeszcze nieboszczykiem. Dopiero po dopełnieniu rytuału pogrzebowego, czyli po najczęściej kremacji, bo tu musimy pamiętać o tym, że droga w te słowiańskie zaświaty, jeśli mielibyśmy ukuć taką jakąś,
jednozdaniową maksymę, którą warto by zapamiętać. Droga w zaświaty prowadzi przez ogień stosu i przez wodę jako granicę. I gdzie byśmy na Słowiańszczyźnie nie spojrzeli, w różnych oczywiście okresach czasu, w jednym to się zmieniło szybciej, w drugim później, to właśnie te dwa elementy będą najbardziej charakterystyczne. Z jednej strony trzeba zmarłego spalić, z drugiej strony on musi bądź fizycznie, bądź mitycznie przebyć drogę przez wodę. Stąd analiza przeprowadzona przez panią profesor Czoladamikową, taka bardzo szczegółowa lokalizacji cmentarzysk z całej Polski, no, która dzisiaj już pewnie wymagałaby sporego dołożenia tych punktów na mapie, bo mamy zdecydowanie więcej stanowisk cmentarnych, zdecydowanie więcej znanych stanowisk osadniczych, zdecydowanie więcej grodzisk i tak dalej. Jednak na podstawie tej jej badań wyszło, że w 70% przypadków stanowiska osadnicze oddzielone są wodą od stanowisk cmentarnych. To będzie albo rzeka, albo jezioro, czasami bagnisko. Wydaje się, że to jest dużo. Z drugiej strony może ktoś powiedzieć, że no ale co to za problem? No, w Polsce wszędzie jest woda. Wszędzie jest albo rzeka, albo no, wystarczy większy zasięg kółka zrobić, no i gdzieś tam znajdziemy, że to połączymy z tym. Być może. Jednak jeśli to połączymy z tymi informacjami z nauk religioznawczych, czy z nauk antropologicznych, okaże się, że to nie może być przypadkowe. Tak samo nieprzypadkowe jest w moim przekonaniu coraz jakby widoczniejsze dla nas użytkowanie wysp śródlądowych. Jeszcze gdybyśmy rozmawiali 20 lat temu i byśmy chcieli porozmawiać o osadnictwie słowiańskim na wyspach, to by się okazało, że znamy może z 5 przykładów takich dobrze jakichś rozpoznanych archeologicznie. Dzisiaj znamy tych przykładów już pewnie, mówiąc tylko i wyłącznie o Słowiańszczyźnie północno-zachodniej, czyli o Pomorzu Polskim i Pomorzu Niemieckim. Znamy tych przykładów kilkadziesiąt i w większości przypadków to są stanowiska, w które jest włożone bardzo duży nakład pracy, aby powstały. Czyli prowadzą do nich bardzo długie mosty drewniane, czasami sięgające 150 metrów, wbijane w dno na kilka metrów, a na wyspie nie ma nic. Absolutnie nie ma nic. Czasami jest kilka fragmentów ceramiki, ale nie ma domów, nie ma skarbów. To były miejsca, oczywiście gdybyśmy znaleźli jedno takie, można by tłumaczyć to w taki sposób, to na pewno nie dokończyli. No mogli nie dokończyć. Ale jeśli znajdujemy, tych przykładów mamy już przynajmniej kilka, jeśli nie kilkanaście, gdzie nie ma po prostu warstwy kulturowej, gdzie nie ma śladów stałego pobytu człowieka w tych miejscach, z kolei znajdujemy mnóstwo śladów wokół samej wyspy. Na szczęśliwie zatopionych w wodzie pozostałościach rusztów, takich pomostów drewnianych wokół wyspy, znajdujemy bardzo często bardzo liczne przedmioty związane z wymianą, z handlem przedmiotów, które bardzo często są bardzo drogie, czyli znowu pokazują ten związek ze światem pozagrobowym. Z drugiej strony przedmiotów, które bardzo często są importami, czyli przedmiotami, które nie są wytworzone tutaj, czyli ktoś je przywiózł albo z północy, albo z południa, albo ze wschodu, albo bardzo rzadko, ale czasami też z zachodu. Te przedmioty znajdywane są w bardzo dużych kolekcjach, ale nie na, wydawałoby się, normalnym miejscu, gdzie powinien odbywać się handel, tylko na miejscach wokół tych wysp. Jeżeli połączymy to z tym, o czym rozmawialiśmy, czyli z naszą wizją na temat zaświatów jako wyspy, miejsca, do którego odchodzą ci zmarli, z drugiej strony połączymy to z naszymi informacjami na temat przybyszów, gości jako zmarłych, z informacjami tymi, że mamy tutaj jakieś srebro, które jest z kalifatów,
broń, która jest ze Skandynawii, szkło, które jest z Rusi, żelazo, które jest z Moraw, okazuje się, że my kontaktujemy się z jakąś bliżej dla nas nieznaną sferą. Oczywiście to są ludzie, ale skąd ta pewność? Skąd pewność, że nie kontaktujemy się ze zmarłymi? Oni mówią podobnie, ale nie do końca tak samo. Nie wytwarzają takich samych przedmiotów, a nawet jeśli, to na swój sposób. Więc lepiej obłóżmy to jakimiś rytuałami. No bo jeśli nie i okaże się, że to jednak zmarli, jeśli okaże się, że my ich przyjmiemy, gdyby, jakby byli to zwykli ludzie, a okaże się, że to były jakieś niezbyt przyjemne istoty demoniczne, lepiej dmuchać na zimne. Nie wpuszczamy ich na tą wyspę w ogóle. Zatrzymujemy ich na tych pomostach, handlujemy z nimi tam. Cała masa tych przedmiotów, część pewnie celowo, część przypadkowo znajduje się w tych rusztach. Dowód archeologiczny, który, jak mówię, no jeszcze naprawdę z 20 lat temu, a w niektórych przypadkach może i mniej, zupełnie byłby niewykorzystywany. Dzisiaj okazuje się, że tych wysp jest cała masa. Wysp, do których prowadzą, jak mówię, potężne mosty drewniane, pali od tych mostów, które są w wodzie w zasadzie do dziś dzień, które prowadziły w zasadzie donikąd. W sensie takim fizycznym. Tam nie było osady. To prawdopodobnie Państwo widzieli na jeden z elementów, które można by z tym łączyć, widzieli Państwo w rekonstrukcji mitu o Marzannie i o Jaryle, gdzie ten most jest jakby bardzo, bardzo istotny. Dobra, jak już w sumie wspomniałem o tej Marzannie, to żeby przejść do kolejnego punktu, czyli do tych postaci, które są związane z tymi ze światami i które, powiedzmy, są suwerenami tych zaświatów, czyli postaciami, które jakby zarządzają zmarłymi, odpowiadają za zmarłych i do których też składamy takie albo inne ofiary, żeby tym zmarłym dobrze się darzyło. O Welesie trochę już powiedzieliśmy. On jest też postacią, wydaje się, jakby najbardziej z jednej strony, do której mamy najwięcej źródeł, z drugiej strony postacią, która wzbudza najmniej kontrowersji wśród naukowców i jego związek ze światem chtonicznym wydaje się nie budzić większych wątpliwości. Pewnie Państwo widzieli na wystawie też rekonstrukcję mitu i pojedynku między Perunem a Welesem. Więc tutaj jakby nie będę rozwijał tego wątku, chyba że będą jakieś pytania, to będziemy mogli porozmawiać, jasne. Trzeba pamiętać o tych dwóch rzeczach. O bogactwie i o bydle. Jeżeli będziemy pamiętali o tych dwóch rzeczach, nie będziemy musieli mieć wprost napisane, że to jest postać związana ze zmarłymi. Bo oczywiście trzeba pamiętać, że te wszystkie folklorystyczne, takie bardzo barwne wizje, że Weles zasiada na złotym tronie w korzeniach mitycznego drzewa, które jest manifestacją idei Axis Mundi, no bardzo rozbudzają naszą wyobraźnię, jednak nie mają nic wspólnego z rzeczywistością wczesnośredniowieczną. W sensie to są nasze kreacje, bardzo często nawet kreacje literackie XIX-wieczne, które ten obraz w taki sposób przedstawiają i nie można ich jakby wprost nakładać na to, jak tamte wierzenia wyglądały. Nie przeczy to w żaden sposób temu, że Weles jest Bogiem zmarłych. Bez żadnych wątpliwości, bezsprzecznie, raz, że przez swoją nazwę, dwa przez kompetencje, trzy przez źródła, od źródeł XIII-wiecznych po źródła w zasadzie XIX-wieczne, pokazujące jego związek ze zmarłymi, jest on postacią niewątpliwie ze świata chtonicznego. Taką może nie do końca znaną informacją i którą może warto tutaj
przytoczyć. Z racji też tego, gdzie jesteśmy, będzie taka informacja, może nie z ziemi kociewskiej, ale z Kaszub, na temat Welewitki, czyli takiej postaci, która byłaby związana ze śmiercią, z rytuałem goszczenia śmierci w postaci dawania zmarłym miski pęczaku, jako takiego najbardziej archaicznego typu strawy. W końcu zaś postaci, która przeszła właśnie w rzeczywistości chrześcijańskiej do świata demonicznego. Przestała już funkcjonować jako bóstwo, prawdopodobne, pierwotne bóstwo, przeszła do świata chtonicznego. Co jest interesujące, mamy tutaj postać żeńską, która miałaby być związana z tym światem chtonicznym. Prawdopodobnie, możemy zakładać, że istniała postać, która byłaby kodowana imieniem Welewit, a tu mamy formę żeńską Welewitka. Skąd to wiemy? Tak to wygląda w źródłach bałtyjskich, gdzie jest Wielon i Wielona. Wielona miała być bóstwem zmarłych. I co ciekawe, kończąc już ten wątek Welesa, przynajmniej na razie, ta Welewitka wydaje się być takim bardzo poważnym, pod kątem językoznawczym, wydaje się być bardzo poważnym archaizmem. Jest to jedyne w zasadzie źródło takie archaiczne, które mamy w północnej Polsce. Bo te źródła dotyczące Welesa są od wschodu przez południe Słowiańszczyzny, jednak na północy tego w zasadzie nie ma. Jeśli zgodzimy się na taką interpretację, to będziemy mieli w zasadzie cały obszar Słowiańszczyzny jako obszar funkcjonowania bóstwa o takim imieniu. Teraz przyjrzyjmy się jednak kolejnej postaci, która według mnie jest postacią żeńską. O, może ktoś przyszedł. I tą postacią jest Nyja, słowiański Pluton, która opisana jest najbarwniej przez Długosza, jednak pojawia się w źródłach starszych, pojawia się już w źródłach XIV-wiecznych. Kontrowersje dotyczą już samego imienia, przede wszystkim tego, czy mamy do czynienia z postacią żeńską, czy męską. Według mnie jest to bezpośrednio bóstwo żeńskie. Nie widzę tutaj jakby problemu z tym, że Długosz nazywa ją słowiańskim Plutonem. Dlaczego? Pluton nie jest imieniem. Hades jest imieniem Boga. Pluton jest jakby formą, w której możemy się odnosić do Hadesa. Imię Hadesa było stabilizowane, nikt nie mógł go wypowiadać. Było trzeba używać określeń, które opisywały kompetencje, a nie mówić wprost. Niewypowiadalność imienia Boga jest powszechną w wielu systemach religijnych i tak samo w tym przypadku. Więc tu być może termin Nyja, który koduje w sobie wszystkie elementy, o których mówiliśmy, związane z Nawią, jest pewnego rodzaju określeniem, a nie imieniem bezpośrednim. Co jeszcze jest ciekawego w tym terminie, a co wiąże tą postać bezpośrednio raz ze światem żeńskim i według mnie nie pozostawia wątpliwości, z drugiej strony ze śmiercią, to Nyja to z jednej strony postać, która sprawia nycie, czyli umieranie, schnięcie, więdnięcie przyrody. Z drugiej strony to postać, która wszędzie prawdopodobnie nić żywota. Przepraszam. Jeżeli mówimy o postaci, która związana jest z przędzalnictwem, z tkactwem, z nićmi w końcu, raczej będziemy poszukiwać postaci żeńskich, choć cała sfera kompetencji Welesa też ukazuje jego związek z przędzalnictwem. Jak się okaże, będzie to też widoczne w przypadku Marzanny. Nyja, pani, która sprawia nycie. Nyja, która według Tomasza Witczaka byłaby odpowiednikiem
takiego bardzo archaicznego greckiego bóstwa Enyo, takiej bardzo pierwotnej bogini śmierci, w której nie ma żadnych wspaniałych opisów o podróżach w zaświaty i powrotach z zaświatów. Kraina, którą rządzi Enyo, to kraina, w której nie ma nic. Jest totalna pustka, jest totalna nicość, ciemność, bardzo nieprzyjazne warunki do życia. Być może Nyja właśnie była tego typu bóstwem. Co ciekawe, z tych informacji, które wyciągamy od Długosza, znajdujemy tam nie tylko dowód na to, że Nyja była słowiańskim Plutonem, ale znajdujemy tam drugą, nie mniej ważną informację, że dla zmarłych, których była opiekunką, w mieście Gnieźnie wybudowano najważniejszą i największą świątynię Polaków, do której schodzą się ludzie z całego kraju. Najważniejsza świątynia, ulokowana w najważniejszym miejscu z perspektywy rodzenia się organizmu państwowego, przy okazji jest miejscem, gdzie przebywają wszyscy przodkowie. Jeżeli tworzymy pewną wspólnotę rodowo-terytorialną, wierzymy, że wszyscy jesteśmy spowinowaceni w jeden lub drugi sposób, to ci wszyscy zmarli idą w jedne zaświaty. Te zaświaty muszą się jakoś fizycznie materializować. One muszą mieć gdzieś swoje... Ci zmarli muszą mieć swoje miejsce do kontaktu z nami. Takim miejscem jest najważniejsza świątynia. Najważniejsza świątynia w przypadku słowiańszczyzny czy wprost Polan, bo mówimy tutaj pewnie o organizmie nieco węższym, nie byłaby zatem poświęcona jakiemuś bóstwu wojny, jakiemuś bóstwu dobroci, jakiego byśmy sobie nie wymyślili. Jest poświęcona nawet nie temu bóstwu, tylko poświęcona jest zmarłym. Jej składamy Nyi jako pani zmarłych, składamy ofiary, żeby ona przekazała je swoim, w cudzysłowie, podopiecznym. To też determinuje w sposób bardzo poważny, jak postrzegamy cały sposób funkcjonowania życia społecznego. To, że ci zmarli są cały czas obecni. Musimy o nich cały czas pamiętać. Jeśli o nich nie będziemy pamiętać, to tak, jakbyśmy pozbawili się w rozumieniu społecznym korzeni. Dlatego w miejscu, które było miejscem symbolicznej władzy, jest też miejsce, gdzie przebywają te wszystkie dusze. Z jednej strony mamy władzę militarno-prawną, z drugiej strony mamy władzę symboliczno-religijną. W takim miejscu możemy rzeczywiście budować stolicę i możemy zakładać, że w cudzysłowie poddani będą nas słuchali. No bo jeżeli mamy te dwa elementy w rękach, to czemu nie? Jeżeli wszystkie rytuały zostały dopełnione. I tutaj znowu trochę archeologii. Nie za dużo, bo to wiadomo, że niezbyt ciekawe. Okazuje się, że w Gnieźnie, które pierwotnie było wyspą, Góra Lecha to wyspa we wczesnym średniowieczu, to nie jest wzgórze, na którym dzisiaj mogą Państwo oglądać katedrę otoczone łąkami. To wyspa otoczona czterema jeziorami i podmokłymi bagniskami. Rekonstrukcje hydrografów nie pozostawiają żadnych złudzeń, że w X wieku to była normalna wyspa, do której nie dało się dojść suchą nogą. I co tam też znaleźli? Okazuje się, że pod najstarszym kościołem, który wcale nie jest kościołem tym najważniejszym, gdzie lokowana była archidiecezja, tylko pod kościołem świętego Jerzego, pod fundamentami, oczywiście kościół stoi, więc trudno tu mówić o jakichś większych badaniach wykopaliskowych, tylko o badaniach, które były na zewnątrz kościoła i które też nie mogły być, że tak powiem, prowadzone do dna, bo po prostu kościół mógłby się zawalić.
ale znaleziono tam bardzo dziwną konstrukcję kamienną. Taki, nazwijmy to, kopiec kamienny, między którymi było mnóstwo przepalonej ceramiki, mnóstwo przepalonych kości, mnóstwo elementów roślinnych, takich jak przepalone ziarna, zbóż i tak dalej. Prawdopodobnie to był jeden wielki kopiec ofiarny. Dodatkowo udało się w kilku miejscach podczas prac prowadzonych na wzgórzu Lecha, udało się w kilku miejscach odkryć pozostałości rowów, które otaczały ten pierwotny kamienny kopiec, które wydzielały całkowicie tamtą przestrzeń od normalnej, codziennej aktywności, która odbywała się na pozostałej części Góry Lecha, gdzie już wtedy funkcjonowało osadnictwo otwarte. Tam pod tą właśnie dzisiejszą świątynią pod wezwaniem świętego Jerzego, co też symptomatyczne i być może święty Jerzy jako hipostaza Peruna miał właśnie tych zmarłych, tych złych, tych w cudzysłowie z chrześcijańskiego piekła, miał ich tam zostawić, więc pobudujmy na tym właśnie miejscu kościół pod takim wezwaniem, a nie innym. Tak też się stało, ten kościół stoi do dziś, znaczy przebudowywany oczywiście wielokrotnie, jednak wezwanie nie zostało nigdy zmienione. Co ciekawe, to jest najwyższy punkt tej góry. Nie najważniejszy kościół w kraju został zbudowany w najwyższym punkcie, czyli w takim symbolicznym jakimś wierzchołku, tylko właśnie ten zdecydowanie mniejszy kościół świętego Jerzego. Ale warto tutaj na moment przytoczyć taką też mało znaną, a bardzo barwną opowieść z katedry gnieźnieńskiej. Otóż na początku XII wieku, czyli już po dobrych ponad 100 latach od przyjęcia chrześcijaństwa i tak dalej, zbudowania kościołów, już wielu w Wielkopolsce w tym czasie było pewnie już z kilkadziesiąt kościołów, okazuje się, że mamy normalnie list papieża, który przysyła go do biskupa gnieźnieńskiego, w którym stanowczo zabrania biegania w maskach i oddawania czci duszom zmarłych. Okazuje się, że to robią wszyscy. Biskup, cały kler z żonami, co też ciekawe, i dziećmi. Wszyscy biegają w tych maskach. Proszę sobie wyobrazić sytuację. No, najważniejszy kościół w ówczesnej Polsce. No może w Poznaniu był ważniejszy. Ci z Poznania powiedzą, że u nich był ważniejszy, ci z Gniezna, że u nich. Nieważne, jeden pewnie z pierwszej trójki na pewno. Okazuje się, że papież musi interweniować, no bo jednym z nowo powstałych arcybiskupstw odprawiają się takie rzeczy. I to jest, żeby teraz nie skłamać, bodajże po 1108, nie poskutkowało. Po 10 latach jest znowu list, już kolejnego papieża. Dzieje się w zasadzie to samo. Widzimy, że nawet na tych jakby, że tak powiem, na tym szczycie duchowieństwa, które już w tamtym okresie mogło być rzeczywiście rodzime, czyli to nie byli raczej już mnisi, duchowni, klerycy, księża, biskupi, którzy przyjechali bądź to z Czech, bądź to z Niemiec, tylko oni już rzeczywiście mogli być, że tak powiem, miejscowi. I oni mieli takie przeświadczenie, że w trakcie przeprowadzania obrzędu, bo to wszystko, bo tego nie powiedziałem, te wszystkie bezeceństwa miały się dziać przy okazji obrzędów bożonarodzeniowych, gdzie tam czcimy, oddajemy zgodnie z nauką Kościoła i dogmatami narodziny Jezusa. Z drugiej strony w pewnym momencie ci panowie się przebierają w maski takie bądź inne. I co ciekawe, jeszcze w stroje, bliżej nieokreślone stroje, ale straszydeł. No i biegają po tym kościele. Jeżeli mamy takie źródła z początku XII wieku, z Gniezna, no to niech Państwo sobie wyobrażą, jak trwałe musiały być te elementy na tak zwanej wsi.
gdzie nie było kościołów, gdzie nawet jeśli ci ludzie byli ochrzczeni w XIV wieku, to mogli być w kościele raz przez całe życie. Albo może nie byli w ogóle. Stąd nasze możliwości w wykorzystywaniu źródeł etnograficznych. Stąd założenie oczywiście, że te struktury długiego trwania mają właśnie przedchrześcijańskie korzenie. Że te źródła, które czasami pochodzą z XIV, czasami z XV wieku, odnoszą się do rzeczywistości wiele starszej. Nasz, jak doskonale Państwo wiedzą, największym problemem w badaniach nad religią Słowian, nie tylko nad kwestiami związanymi ze śmiercią czy ze światami, jest właśnie ubogość bezpośrednich źródeł. Ubogość z jednej strony związana z tym, że Słowianie sami nie pisali swoich własnych kronik początkowo, więc nie mogli sami swoim językiem przemówić do nas dziś, tylko przemawiają kronikarzami z zewnątrz. Z drugiej strony te źródła, które już są rodzime, no są źródłami spod pióra oczywiście duchownych. No co tu już nie jest jakby czymś dziwnym, bo dotyczy całości pogańskiej, na pewno północnej Europy. Także z jednej strony mielibyśmy, wracając do tych postaci, z jednej strony mielibyśmy Welesa, którego kult jest bardzo rozpowszechniony, z drugiej strony mielibyśmy taką bardzo, bardzo archaiczną postać, która jednak ma najważniejszą świątynię w najważniejszym miejscu ówczesnej Polski. Trzecią postacią jest już wspomniana Marzanna, która się pojawia też w takim doskonale zrekonstruowanym przez Michała Łuczyńskiego micie. Ja jakby nie mam zamiaru w żaden sposób tego powtarzać, bo to nie o to chodzi. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na kilka elementów takich, które miałyby pokazywać wyjątkowość Marzanny na tle powiedzmy to Europy Środkowej czy Europy Północnej, ponieważ przez długie lata badacze z Aleksandrem Rücknerem na czele twierdzili, że to jest zapożyczenie z Niemiec i z Czech, że przez Śląsk dotarło na całą Polskę i rozprzestrzeniło się dalej na wschód. No i wszystko ładnie, pięknie, bo rzeczywiście i w Niemczech, i w Czechach, i na Słowacji, i w Austrii zwyczaj noszenia kukły, podpalania, wrzucania do wody funkcjonuje. Jest bardzo podobny do naszego. I można by na tym skończyć. I na tym właśnie skończył Rückner, bo nie do końca wszedł w te źródła, ponieważ okazuje się, że na zachodzie ta kukła to jest facet. Tylko na terenie Słowiańszczyzny ta kukła to jest kobieta. Wszystkie źródła, które rzeczywiście są, opisują kukły śmierci i które są zachodnioeuropejskie, to są opisy ukazujące tą kukłę pod postacią mężczyzny. Z bliżej dla mnie nieznanych powodów, tak po prostu okazuje się, że jest. Jakieś rozróżnienie między wierzeniami słowiańskimi i to nie w całości słowiańszczyzny, bo jak powiedziałem o Czechach, gdzie te wpływy niemieckie były zdecydowanie mocniejsze niż w Polsce, to już w tych źródłach folklorystycznych XIX-wiecznych funkcjonuje postać mężczyzny. Nie wiemy, czy wcześniej funkcjonowała postać kobiecej kukły. Prawdopodobnie tak. Ale to jest już tylko założenie. Jednak w tym czasie, kiedy rodzi się europejska etnografia, kiedy zaczyna zbierać się te źródła, okazuje się, że właśnie w Polsce i na Słowiańszczyźnie Wschodniej ta śmierć ma postać kobiety, na zachodzie ma postać mężczyzny. I sama nazwa Marzanny oczywiście związana z morem, marami,
i tak dalej, jest jakby bezpośrednio, ukazuje bezpośrednio jej śmiertelny charakter. Czasami w ogóle ta kukła się nie nazywa Marzanna, tylko nazywa się Śmierć bądź Śmiertucha. Nikt nie owija w bawełnę, ale właśnie owija. To jest też bardzo charakterystyczne, że z Marzanną, podobnie jak z Nyją w przypadku tkania, związane są różnego rodzaju zakazy dotyczące tkania. Że w pewne dni roku, które poświęcone są zmarłym, bądź poświęcone są bezpośrednio Marzannie, Morenie, nie możemy tkać, nie możemy prząść ani nic tak dalej, bo możemy rozpleść jakby ład świata i zima wróci z powrotem, a z zimą wróci śmierć, więc tego nikt by nie chciał. Co ciekawe, taki najbardziej barwny zakaz dotyczący zakazu wszelkich działań związanych z przędzalnictwem dla materiałów wschodniosłowiańskich jest związany, żeby teraz nie przekręcić, jest związany z dniem Wesylija i Morieny, czyli z dniem Welesa i Marzanny, z dniem śmierci. W ten dzień nie możemy dokonywać żadnych zabiegów, które mogłyby, nie daj Boże, porządek świata roztkać i odwrócić wszystko do góry nogami. Jeżeli nie chcemy tego, no to lepiej tego nie róbmy. Być może właśnie tacy ludzie, którzy takie, tego typu zakazy łamali, to właśnie może ci ludzie są pochowani w takich dziwnych dla nas bliżej nieokreślonych pozach. Bardzo ciekawym elementem związanym z tym całym rozbudowanym korpusem postaci demonicznych związanych z Marzanną i w zasadzie z rdzeniem Mor jest taka postać jak Kikimora. I ona pojawia się w różnych takich właśnie znowuż sytuacjach związanych z przędzeniem, z zaplataniem grzyw i tak dalej, ale pojawia się w niezwykle ciekawym z mojej perspektywy źródle etnograficznym, gdzie kikimory jak takie wiedźmy, sybille, spotykają się na Łysej Górze i szyją koszulę dla Antychrysta. I co roku wbijają raz igłę i mogą zrobić tylko jeden ściek. Jak w końcu to uszyją, to będzie koniec świata. Nie da się tego przerwać. Szycie trwa. Nie wiemy, gdzie jesteśmy, czy uszyte jest połowa, czy więcej, ale szycie trwa i niestety tu nie ma wyjścia z tej sytuacji. I tym niemiłym akcentem dziękuję i proszę o pytania.